sobie myślę, czegoś mi brakuje w tym moim domu. Ogólnie jest ładny, mam piękną sypialnię, ładny pokój, no i piękny ogródek, ale czegoś mi zawsze tutaj brakowało. Może po prostu powinnam zmienić meble, albo przefarbować całe mieszkanie. To by był pomysł, może wtedy bym się tutaj lepiej czuła. Nie wiem. Ding dong! Ktoś idzie. Ciekawe, kto to jest. O, Jessie Cake. Cześć. Co słychać? Cześć, wiesz co? Przyszłam do ciebie, bo u ciebie jest tak fajnie, masz taki fajny ogródek i w ogóle pomyślałam, że może byśmy się razem pobawiły. Wiesz co, akurat byłam trochę zajęta zastanawianiem się nad, wiesz, myśleniem nad pewnymi zmianami. No ale dobra, w sumie to już mi się to znudziło, ile można. To chodź, wejdź do środka, coś wymyślimy. A nad jakimi zmianami myślałaś? Chcesz zmienić swoje życie? Nie, chcę zmienić coś w swoim domu, wiesz? No i znudził mi się już trochę. No coś ty, jest świetny. Ale z drugiej strony cię rozumiem, po czasie się człowiek trochę nudzi. To chodź, może pogramy w piłkę i w tym czasie wpadniemy na jakieś fajne pomysły. Okej, chętnie się poruszam, to chodźmy. Genialny jest ten twój trawnik, wiesz? Uwaga, kopię. No rzeczywiście, można tu robić takie mecze. Uwaga, i gol. O tak, gol, ja też chcę. Ale wiesz co? Słuchaj, teraz przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Pomysł? To chętnie posłucham. Może to będzie coś ciekawego. No wiesz, skoro masz taki fajny trawnik i taki świetny taras, na którym można sobie robić przyjęcia i grille, to do tego świetnie pasowałby jeszcze basen. O, basen? Przecież to jest świetny pomysł, że ja na to nie wpadłam. Słuchaj, od razu muszę zadzwonić do firmy, i myślę, że za kilka dni będę mogła robić pierwsze basenowe przyjęcie. Wow, basenowe przyjęcie! To jest to, tak, świetnie! Na pewno chętnie przyjdę i przyniosę ci w prezencie na przykład koło do pływania. Ja nie mogę! Już jest mój basen! Tego mi właśnie było trzeba. Od razu się lepiej czuję w swoim domu. Okej, teraz tylko wszystko przygotować i wieczorem mogę rozpoczynać moje pierwsze basenowe przyjęcie. O tak, trzeba zamontować schodki, żeby przecież mieć jak wchodzić do basenu. Ha, przydałaby się jeszcze zjeżdżalnia. Wszyscy mogliby wtedy sobie zjeżdżać. I byłoby tak fajnie i sympatycznie. Jest gotowa, ale świetnie. Dobra, teraz oczywiście basenowe dodatki. O, fotel do pływania. No i oczywiście koło, gdyby ktoś nie umiał pływać. O, a dla zmęczonych fotelik z pysznym soczkiem z palemką. Chyba się już trochę zmęczyłam. Ha. Przecież teraz należy mi się trochę odpoczynku. Teraz mój dom zupełnie inaczej wygląda. Ale pięknie, jak się teraz tu fajnie czuję. Już się nie mogę doczekać, jak wieczorem przyjdą dziewczyny. Będą mi tak bardzo zazdrościć. Przecież już wcześniej sądziły, że mój trawnik i ogródek są najlepsze w całej okolicy. A teraz już są najlepsze na całym świecie, bo przecież mam nowy basen. No, ale dobra, muszę jeszcze ogarnąć parę rzeczy. Musiałabym coś ugotować na wieczór. Albo nie, zamówię pizzę. To jest najlepszy pomysł. O, pizza jest, basen gotowy. Teraz już tylko czekać na gości. Peppa Min! Hej!
Jestem bardzo ciekawa, jak u Ciebie teraz wygląda. Już się nie mogłam doczekać tego przyjęcia. O, Jessica, jak już jesteś. Chodź, chodź, zapraszam. Wszystko Ci pokażę. A, możesz sobie tu wejść i pomoczyć nóżki, a później będziemy wszyscy pływać w basenie. Na razie woda się grzeje. Niedawno ją wlałam, bo dopiero od rana mam mój nowy basen. I ja nie mogę. Jest świetny. I ta zjeżdżalnia. Ja, wiesz co? Chyba też sobie taki zrobię. Przecież on jest genialny. Wow, no teraz to wszyscy będą Ci zazdrościć. Sama sobie zazdroszczę. Jest naprawdę świetnie. Czekam tylko, aż przyjdzie reszta gości. Na pewno będą pod wrażeniem. Oj, będą, będą. Teraz to powinna się robić przyjęcia, nie wiem, co tydzień. Albo nie, lepiej. Codziennie! O, z przyjemnością, przecież ja bardzo lubię przyjmować gości. Teraz będę miała gości codziennie i codziennie będę mogła się bawić na basenie, albo pływać, albo po prostu wypoczywać na fotelu do pływania. Będzie przecudownie!